Może okazać się bardzo trudne dla mnie, żeby dzisiaj tutaj ustać. Jeżeli by to nie było możliwe, to wyjdzie po prostu Janek i wprowadzi nas do wieczerzy. Dzisiaj trochę w odróżnieniu od tego, co zwykle robimy za tą kazalnicą, czyli ekspozycja jakiegoś wybranego tekstu biblijnego, ja chciałbym podzielić się z Wami kilkoma lekcjami, biblijnymi lekcjami, refleksjami z bólu i cierpienia. Czego możemy się uczyć z bólu i cierpienia? Myślę, że to są bardzo ważne lekcje dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że okażą się ważne, bo ból i cierpienie mają to do siebie, że są częścią życia każdego z nas. Jeżeli chodzi o nas, długo się zastanawiałem, rozmawialiśmy z Iwonką, na ile opowiedzieć Wam o tym, co nas spotkało ostatnio i w sumie nie znaliśmy zbyt wielu powodów, żeby tego nie zrobić. Po pierwsze dlatego, że jesteście naszą rodziną duchową i Bóg udziela swojej łaski, jak to Paweł pisze w drugim Koryntian, w pierwszym rozdziale, w 11. wersecie. Przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. Jesteśmy świadomi tego, że Boża łaska spływa na bieżących ludzi przez współudział. Innych wierzących ludzi w modlitwie z nimi. Po drugie, jeżeli cokolwiek w naszym życiu może być świadectwem tego, że Boża łaska jest wystarczalna, to chcielibyśmy takie świadectwo złożyć. Nie jako ci, którzy coś tam jedynie teoretycznie wiedzą z Biblii, teologicznie, ale jako ci, którzy doświadczają bólu i cierpienia. Aby chociaż trochę zbliżyć się do waszego bólu i cierpienia, bo zdaję sobie sprawę, że wielu z was tutaj jest takich, którzy tego bólu i cierpienia mają więcej niż my mamy. Jak wiecie, przez 14 lat naszego małżeństwa, zawsze pragnąc i planując dużą rodzinę, Bóg miał inny zamysł dla nas. Po 14 latach doczekaliśmy się syna. Wielki dar, wielka łaska od Boga. 7 lat później. Bóg dał nam kolejne dziecko, które straciliśmy parę dni temu. Jest nadzieja, że za 3,5 roku pojawi się kolejne, bo wydaje się, że tendencja jest o połowę się zmniejsza. Z 14 zrobiło się 7, może teraz będzie 3,5. To są rzeczy, które wydarzyły się w ostatnich dniach. One bolą. I rodzi się pytanie, jak chrześcijanin ma radzić sobie z bólem. Jak chrześcijanin ma radzić sobie z bólem i cierpieniem. Bólem chociażby związanym ze stratą. Bo gdzieś to czeka każdego z nas, wielu z nas już to spotkało. I czasami może nam się wydawać, że skoro jesteśmy chrześcijanami, to w jaki sposób cierpienie i ból powinny być z tego powodu mniejsze niż są. Nic bardziej błędnego. Biblia nigdzie, nigdzie nie nauczy nas tego, że wiara powinna umniejszać nasze poczucie bólu i cierpienia. Wręcz odwrotnie. Biblia uznaje głębokość naszego bólu i cierpienia. Widzimy to jakże wyraźnie w psalmach. Widzimy to w postawie samego Jezusa, który kiedy przyszedł nad grób przyjaciela, o którym wiedział, że wzbudzi go z martwych, czytamy, że sam zapłakał. Kiedy miał do czynienia z głuchoniemym, Spojrzał ku niebu i westchnął. Więc rzeczywistość tego świata jest taka, że strata boli i cierpienie boli. I nie ma nic dziwnego w tym, że jako chrześcijanie odczuwamy ból i cierpienie, kiedy pojawiają się trudności w naszym życiu. Wiara nie zwalnia z bólu. To, co wiara robi. To daje nam właściwą perspektywę na przeżywanie bólu, na przeżywanie cierpienia. Kiedy zwracamy się do Słowa Bożego, to w 2 Koryntian, w 12 rozdziale, znajdujemy jedną z najważniejszych prawd, najcenniejszych prawd. Paweł jest tym, który opisuje siebie jako tego, który głęboko cierpi. I on tam prosi Boga o to, żeby Bóg zabrał to cierpienie. Czego dokładnie to cierpienie dotyczy? Jest to mniej istotne. To, co jest istotne, to to, że to cierpienie jest realne w jego życiu. Trzykrotnie woła do Pana, co robi Bóg? Bóg nie zabiera bólu od Pawła, ale mówi do niego: Moja łaska jest wystarczająca. Moja łaska jest wystarczająca. Jest wszystkim, czego potrzebujesz. Mówi Pawłowi, dam Ci łaskę, jakiej potrzebujesz, w takiej formie, w takim czasie, w takiej ilości, jak jest Ci potrzebna, abyś był w stanie przejść przez ból, którego ja nie zabiorę. Którego ja nie zabiorę. I dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami kilkoma myślami na temat tego, jak Boża łaska jest wystarczająca w bólu i w cierpieniu. I nie opowiadam Wam o naszej sytuacji, żeby zwrócić uwagę na nas absolutnie, bo jeżeli cokolwiek odkryliśmy na swój temat, to jedynie nasze słabości i naszą kruchość. Jedyne, co odkryliśmy na nasz temat, to zaiste to, że jesteśmy bardzo kruchymi naczyniami. Ale to, co odkrywamy w kruchości tego bycia kruchymi naczyniami, jest to, że przez szczeliny naszych popękanych serc jest w stanie przejawiać się wystarczalność Bożej łaski dla tych, którzy są Jego. Na marginesie może tylko wspomnieć. nie czujcie się proszę, że musicie podejść do nas po nabożeństwie. Naszym pragnieniem, modlitwą raczej jest to, aby Boże Słowo. Boże, Słowo, które jest prawdziwe, które jest realne, które działa, które jest skuteczne, jest skuteczne i prawdziwe w naszym życiu, żeby było zachętą dla Was, było świadectwem tego, że to Słowo jest takie samo dla każdego z Was, jeżeli jesteście Jego. Rzeczy tego typu, wydarzenia tego typu, rodzą pytania: jeśli Bóg jest tak wielki i potężny, to dlaczego pozwala na tyle bólu i cierpienia w świecie, który stworzył? Myślę, że każdy z nas wcześniej czy później mierzy się, walczy, bije się z takimi pytaniami. Dlaczego moje dzieci wciąż trwają w buncie? Dlaczego ja sam ciągle zmagam się z niszczącym grzechem, nie potrafię się uwolnić? Dlaczego nie mogę znaleźć osoby, z którą mógłbym założyć rodzinę? Wydaje się, że mój czas się kończy. Upnęło już wiele lat. Dlaczego na rodziców młodych dzieci, potrzebujących matki i ojca, spada cykl zdarzeń, który wprowadza stałe cierpienie i ograniczenia w ich życie? Dlaczego bogobojnych ludzi, poświęcających życie Panu, spotyka przewlekła choroba, która wprowadza paraliżujący ból, z którego wydaje się, że nie ma wyjścia. Dlaczego ma miejsce wojna, a podczas niej okrutne zbrodnie, śmierć, cierpienie? Dlaczego patrzymy, jak bliscy odchodzą w cierpieniu spowodowanym chorobami? Dlaczego rodzice muszą chować, grzebać własne dzieci? Dlaczego służące Bogu małżeństwo, bez skutku próbuje mieć dzieci, a kiedy dziecko w końcu zostaje poczęte, umiera zanim jeszcze się urodzi, podczas gdy inni masowo mordują dzieci jeszcze w łonie. Dlaczego, dlaczego? Panie, dopókiż, panie, będę miał utrapienie, wyduszywała psalmista. Umieściłeś mnie w najgłębszym dole, w ciemnościach, w głębinach. Właśnie, psalmisty. Psalm 88. Werset 7. Rodzi się pytanie, gdyby Bóg był, był dobry i nas kochał, to zapewne nie pozwoliłby na to wszystko. A tak wydaje się zimny, obojętny, odległy. Ktoś powiedział, życie jest jak cebula, ściągasz warstwy po warstwie, aż w końcu nie pozostaje nic poza łzami w oczach. Czy to jest jedyna perspektywa, jaką my możemy mieć na ból i cierpienie? Czy to jest to, z czym zostajemy? Bo to jest dość pesymistyczna wizja życia. I myślę, że przynajmniej raz niektórzy z nas doświadczyli podobnego myślenia. Prawdziwe osoby prawdziwie cierpią. I wystarczy, że pożyjesz wystarczająco długo i tego doświadczysz. Albo ty będziesz tym, który sprawi ból innym. Dlaczego tak musi być? I jedna z popularnych odpowiedzi brzmi tak. Bóg chciał, abyśmy mogli decydować sami za siebie, jak żyjemy. W innym wypadku nie bylibyśmy prawdziwie ludźmi. Bylibyśmy robotami. Musielibyśmy, czy musieliśmy otrzymać tą zdolność decydowania sami za siebie, czy chcemy służyć Bogu, czy nie. Czy chcemy czynić dobro, czy nie. Więc Bóg dał nam wolną wolę. My niestety wykorzystaliśmy wolną wolę do tego, aby podejmować złe decyzje. My nawaliliśmy. Bóg może wiedział, a może nie wiedział, nieważne. Ważne jest to, że zostawił to w naszych rękach, ze względu na naszą własną ludzką godność, godność naszej wolności. To my doprowadzamy świat do Boaganu i spójrzmy, do czego doprowadziliśmy. Czy słyszałeś kiedykolwiek taką odpowiedź? Prawdopodobnie sam takiej odpowiedzi udzielałeś w jakimś momencie swojego życia. Ja tak robiłem. W taki sposób myślałem o Bogu, w taki sposób myślałem o cierpieniu. Jeżeli tak jest, słyszałeś taką odpowiedź, albo sam takiej odpowiedzi udzielasz, to radzę Tobie, kiedy komukolwiek udzielisz takiej odpowiedzi, jak najszybciej zmień temat. Jak najszybciej zmień temat. Bo może zacząć się, jeżeli ta osoba, która to słyszy tylko chwilę, zastanowi się głębiej nad tym, to będziesz w ogromnych tarapatach. Będziesz w ogromnych tarapatach. Bo czy to w takim razie znaczy, że Bóg jest tak obojętny na przyszłość świata, który stworzył, że po prostu pozwala światu iść Jemu swoją drogą? Załóżmy, że Bóg zna. Najtragiczniejsze zdarzenia z dziejów świata, zanim jeszcze się wydarzą, i sobie po prostu patrzy i mówi: No cóż, tego po prostu chcieli. Dzieci. Zuzia. Jaś. Dzieci, cieszcie się, że wasi rodzice nie mają takiego podejścia. Cieszcie się, że wasi rodzice nie mieli tego podejścia, kiedy wkładaliście palce do gniazdka elektrycznego. Cieszcie się, że wasi rodzice nie mają takiego podejścia, kiedy widzą, że próbujecie zrobić coś, co jest destrukcyjne dla waszego życia, kiedy wbiegaliście pod nadchodzący samochód. Więc mówisz, że Bóg stworzył świat, tak by ten albo doprowadził, albo nie doprowadził do samozniszczenia. A Bóg po prostu usiadł w pierwszym rzędzie, wziął swój niebiański popcorn i biernie się przygląda temu, co my, aby zachować naszą godność i naszą wolność, co my zrobimy z tym światem i z życiem, które nam dał. I że to faktycznie miało coś wspólnego z Jego uznaniem naszej wolności i ludzkiej godności. W serio, dzięki, dzięki za takie uznanie godności człowieka. Nie wiem, gdzie tu jest dobra nowina. Nie wiem, co w takiej informacji jest dobrego, co ma pomóc człowiekowi przejść przez cierpienie i ból. Bo wniosek z tego taki, że albo takiemu Bogu nie zależało wystarczająco, aby interweniować, albo że zależało, ale po prostu nie był w stanie. Bo Twoje wybory, wynikające z Twojej woli, z Twoich suwerennych decyzji, przerosły go. Czym w takim razie taki Bóg różniłby się od świętego Mikołaja? Czyż taki Bóg nie jest mało boski? Mówisz, że powinienem żyć dla Boga, lecz szczerze mówiąc, ktoś może powiedzieć, Nie jestem pewien, czy tak żałosny Bóg jest godzien tego, by ktokolwiek dla niego żył. To niestety jest chyba najczęściej proponowana odpowiedź, próbująca zdjąć z Boga odpowiedzialność za ból i cierpienie. Próbująca zwolnić go z ciężaru. Lecz są w niej przynajmniej dwa problemy: przynajmniej dwa problemy. Po pierwsze, jak spojrzeliśmy, taka odpowiedź nie zwalnia z problemów, wręcz generuje ich jeszcze więcej. Po drugie, Bóg nie chce, byśmy zdejmowali z niego odpowiedzialność za zło, ból i cierpienie w tym świecie i w naszym życiu. Biblia wypowiada się. Nadzwyczaj klarownie w tym temacie Bóg stoi nie tylko za dobrymi rzeczami w świecie, ale także za trudnościami, które nas spotykają. Treny 3:38. Czy z ust Najwyższego nie pochodzi zarówno złe, jak i dobre? Izajasza 45:7. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście. Ja, Pan, czynię to wszystko. Kaznodziei Salomona 7,14 W dniu dobrym korzystaj z dobra, lecz w dniu złym zważ. Również ten uczynił Bóg, tak samo jak tamten. Zobaczcie, Biblia nie próbuje wytłumaczyć Boga z odpowiedzialności za zło, Jakąś ludzką, filozoficzną gimnastyką? Nie zwalnia go z odpowiedzialności. Skoro jest Bogiem, to Jego boskość sięga wszystkiemu, wszystkiego. To znaczy, że Jego boskość ma ostatnie słowo nad wszystkim. Dziękujemy Bogu za dobre rzeczy, ale kiedy życie staje się trudne, potrafimy przyjmować postawę, jakby Bóg odwracał głowę. Lecz Bóg Biblii jest Bogiem tak wielkim. Jego suwerenność jest niezawisła, jego opatrzność jest absolutna, że on stoi za wszystkim, co się dzieje, bez wyjątków. Ktoś zapyta: Za upośledzeniami też? Druga Mojżeszowa 4:11. I rzekł pan do niego: Kto dał człowiekowi usta? Albo kto uczynił go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, pan? A co z przewlekłą chorobą? Wbity został cierń w ciało moje, by nie policzkował. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. 2 Koryntian 12, 7, 8. Co z bezpłodnością? 1 Samuela 1, 5. Pan uczynił ją, Annę, bezpłodną. A co jeżeli chodzi o trudności finansowe? 1 Samuela 2,7? pan zuboża, ale i wzbogaca, poniża, ale i wywyższa. A co jeżeli chodzi o kataklizmy i warunki pogodowe? Księga Hioba 37 11 12. Obciąża chmury gradem i swoją błyskawicą rozpędza obłoki, które kieruje dokąd chce, aby czyniły wszystko co im każe na całej powierzchni ziemskiej. Widzicie kiedy czytamy Biblię, Widzimy, że Bóg nie umywa rąk. Nawet nie unika odpowiedzialności za zło i cierpienie, które ma miejsce w świecie. On nie mówi: Ja nie mam z tym nic wspólnego. Gdybym ja tworzył religię, w którą chciałbym, żeby ludzie uwierzyli, żeby poszli za nią, nie tak bym napisał coś, co miałoby być Bożym Słowem. Praczę bym starał się stworzyć właśnie ludzki obraz Boga, który nie ma nic wspólnego ze złem. To jest jedna z rzeczy, która przemawia dla mnie za tym, jak wyjątkowa Biblia jest. Człowiek nie byłby w stanie wymyśleć tego obrazu Boga, który jest konsekwentnie ukazywany nam od pierwszej do ostatniej kartki Biblii. Nie zwalnia go z odpowiedzialności, wręcz przeciwnie. Bóg bierze odpowiedzialność, bierze ostateczną odpowiedzialność za wszystko. Każda z tych rzeczy dzieje się dlatego, że On sprawuje kontrolę. Nie dlatego, że On stracił kontrolę. Wręcz odwrotnie, dlatego że on ją sprawuje. Bóg oczywiście nie jest autorem zła. Bóg nie jest autorem zła. W pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział, piąty werset, czytamy, że On jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności, sam nie może czynić nic złego. Bóg nie stoi za złem w taki sam sposób, jak stoi za dobrem. Jakub pisze o tym w pierwszym rozdziale Jakuba Bóg nigdy nikogo do niczego złego nie kusi, nie ma w nim niczego złego w nim samym, natomiast każdy dobry dar stempuje z góry od niego. Więc Bóg nie stoi za złem w taki sam sposób jak stoi za dobrem. I może to jest temat na kiedy indziej, nie na dzisiaj. Ale jednak stoi za złem. Jego suwerenna opatrzność skrywa się Także i za cierpieniem i za bólem, przyzwala na nie. Dlaczego? Co sprawia, że dobry, kochający, święty Bóg pozwala na ból i cierpienie w życiu tych, których stworzył na swój obraz? I zanim przejdziemy do jakichś praktycznych odpowiedzi, powiedzmy sobie już na samym początku bardzo wyraźnie, że nie ma jednej, absolutnej, ostatecznej odpowiedzi na to, którą moglibyśmy znaleźć dziś. Nie ma. Miejsce w Biblii, które w najbardziej naturalny sposób domaga się odpowiedzi na to, dlaczego Bóg pozwala na ból i cierpienie, jest Księga Hioba. To jest to miejsce, które aż krzyczy o odpowiedź. A jednak w tym miejscu, gdzie ta odpowiedź byłaby czymś najbardziej naturalnym, jest miejscem, w którym Bóg odpowiedzi nie udziela. A przynajmniej nie takiej, jakiej my byśmy oczekiwali. Zamiast udzielić odpowiedzi Hiobowi, jego przyjaciołom, na temat tego, co zesłał na Hioba, na co pozwolił, Bóg zamiast odpowiedzi daje Hiobowi siebie. Moje oczy zobaczyły Pana, mówi Hiob. A Bóg pyta, czy Ty byłeś przy założeniu świata? Czy Ty jesteś Bogiem Hiobie? Ty nie jesteś w stanie pojąć zwykłych mechanizmów mojego stworzenia, a chcesz pojąć zamysł Boży, który jest ponad zamysłem ludzkim i nie ma ostatecznej odpowiedzi. To jest jedna z tajemnic Bożych. Jedną z takich tajemnic jest Trójca, jak Bóg może być jednym w trzech osobach. Jedną z takich tajemnic jest Bóg, Jego absolutna dobroć, mądrość, miłosierdzie i łaska a jednocześnie. Jego odpowiedzialność za ból i cierpienie. To, co widzimy w Biblii, to to, że w przypadku każdego cierpienia jednak Bóg, z powodu tego, że jest dobry i z powodu tego, że jest mądry, to w każdym cierpieniu, na które pozwala, realizuje dobre rzeczy. Właśnie dlatego, że Bóg pozostaje Bogiem. Cierpienie i ból nic nie odbiera z boskości Boga dlatego że on pozostaje Bogiem on jest w stanie wziąć rzeczy brzydkie rzeczy trudne i jest w stanie zdziałać w nich dobre rzeczy dać wyraz i manifestację swojej chwały jako dobrego Boga i tak widzimy w przypadku Józefa młodego Józefa który padł ofiarą nienawiści swoich braci i spotyka go szereg przykrych zdarzeń zapewnia schronienie i jedzenie w Egipcie umierającej z głodu rodzinie. Właśnie przez to życie, przez to cierpienie, przez te brzydkie rzeczy. W przypadku Noemi i Rut Bóg prowadzi do narodzenia się potomka, z którego linii ma przyjść Mesjasz. W przypadku Jezusa, w przypadku Syna Bożego sprowadza zbawienie dla każdego, kto złoży swoją ufność w Nim. Przez coś, co było brzydkie, złe, co było cierpieniem i bólem. Są jednak pewne rzeczy, o których Biblia mówi, które Bóg czyni w każdym cierpieniu. I tu byśmy pewnie wiele tygodni mogli poświęcić na to. Ja sam przez ostatnie dni mam tak wiele refleksji z Bożego Słowa, że nie jestem w stanie tego zmieścić, ale jedną rzeczą dzisiaj chciałbym się podzielić, która jest bliska mojemu sercu w tym czasie. Bo są pewne rzeczy, które Bóg czyni w każdym cierpieniu w odniesieniu do każdego z nas szczególnie jeżeli jesteśmy jego. I jedną z tych rzeczy jest to, że Bóg upodabnia nas do Jezusa. Bóg upodabnia nas do Jezusa. I jest to rzecz piękna i wspaniała. Jest to rzecz piękna i wspaniała dla nas, jest to rzecz piękna i wspaniała dla wszystkich, którzy muszą z nami się stykać w tym życiu. Bóg czyni nas podobnymi do Jezusa. Przez ból i cierpienie. Bóg używa cierpienia, aby kształtować swoje dzieci. Rzymian, 8 rozdział, wersety 28-29. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. I tutaj zazwyczaj się zatrzymujemy. Bóg we wszystkim działa ku dobremu i chcemy z tego zrobić taką przyziemną, Cielesną obietnicę, że jeżeli teraz spotyka mnie niedostatek, to Bóg niedostatek w końcu zamieni w obfitość, pomnoży moje bogactwo, pomnoży moje zdrowie, zrobi z tego coś przyziemnie dobrego. Jednak czytajmy ten werset w kontekście, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu syna Jego. To podstawowe, pierwszorzędne dobro, które jest częścią tej obietnicy. Bożego działania we wszystkim ku dobremu. To pierwszorzędnie, to dobro, które Bóg obiecuje, że będzie elementem Jego opatrznego, suwerennego działania w nas pośród cierpienia i bólu jest to, że będzie nas prowadził do tego, o czym postanowił, do czego nas przeznaczył, a mianowicie, aby czynić nas podobnymi do obrazu Jego Syna. Więc, nawet jeżeli ból pozostanie, nawet jeżeli cierpienie pozostanie, nawet jeżeli pozostanie niedostatek, choroba i cokolwiek innego, to to dobro, które Bóg obiecuje czynić, to jest dobro upodabniania nas do Jezusa. To jest to samo dobro, o którym mówi Paweł w liście do Filipian, bo ten, który rozpoczął dobre dzieło w Was, będzie prowadził je do końca, do dnia Chrystusa Jezusa. I będzie używał do tego różnych rzeczy. Oczywiście modlitwy, słowa, społeczności, a także cierpienia i bólu. Dobro, o jakim pisze Paweł, które Bóg czyni z każdej sytuacji, to dobro przekształcania nas na podobieństwo Chrystusowe. Czy to właśnie nie te najtrudniejsze chwile w życiu bożych ludzi są chwilami, w których doświadczamy najwięcej wzrostu? O ile jesteśmy Bożymi ludźmi, należymy do Chrystusa. Nawet rozejrzyjmy się dookoła, jak funkcjonuje rzeczywistość. Czyż motyl nie nabiera siły, by latać, kiedy przyciska się przez kokon? Czyż stal nie staje się bardziej wytrzymała, kiedy jest hartowana w ogniu? Czyż zioła nie zyskują na wartości? I na aromacie, kiedy są zalane wrzątkiem albo miażdżone moździerzem? Upodabnia nas do Chrystusa. Po pierwsze, upodabnia nas w pokorze. Upodabnia nas w pokorze. List do Filipian uczy nas tego, żebyśmy byli takiego samego usposobienia, jakie było w Jezusie. Jest opis Jego uniżenia, Jego pokory. Ten, który był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz był gotów uniżyć samego siebie, być posłusznym do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Jak stać się podobnym do Chrystusa w tym uniżeniu i pokorze? No więc Bóg używa cierpienia, żeby kształtować w nas pokory. W chwilach dobrobytu, w chwilach wygody bardzo łatwo nam jest pielęgnować poczucie wyższości nawet nie będąc świadomym tego, bardzo łatwo jest pielęgnować nam poczucie samozadowolenia i samosprawiedliwości, że nam się udało. Nam się udało. Nam się udało lepiej z naszymi dziećmi, nam się udało lepiej finansowo, z pracą, z wynikami w nauce. Nam się udało. Wpadamy w poczucie samowystarczalności kiedy jest nam dobrze. I czasami jedyną rzeczą, która sprowadza nas na kolana, jest ból. Drugi Koryntian jest jednym z najbardziej osobistych listów Pawła. W 2 Koryntian Paweł odkrywa przed nami swoją duszę, tak jak nie robi tego w żadnym liście. Opowiada o swoich słabościach i trudnościach. Znajdował się w wielu sytuacjach, w których myślał, że to już jest koniec, ale patrząc wstecz, na jedne z tych trudności pisze, Drugi Koryntian, pierwszy rozdział, wersety 8, 9. Drugi Koryntian, pierwszy rozdział, wersety 8, 9. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza z umarłych. Czy myślicie, że Paweł zmagał się z poczuciem samowystarczalności i polegania na sobie samym? Ja myślę, że gdyby było inaczej, nie pisałby tego, co tutaj napisał. Że Bóg musiał wprowadzić w jego życie lekcje. Lekcje, które były potrzebne Pawłowi, do tego, żeby mógł zwrócić swoje oczy ku Bogu. A nie ku sobie samemu, żeby nie na sobie samych polegać, ale na Bogu. Paweł rozumiał, że potrzebował tych różnych ciosów, aby uczyć się patrzeć na Boga, a nie na siebie. I trudne doświadczenia w jego życiu zostały użyte przez Pana, aby pielęgnować w Pawle zaufanie i zależność od ojca w niebie. Lecz nawet to nie wystarczało, bo w drugim Koryntian, XII rozdziale, na koniec tego listu, fragment, który już wspomnieliśmy dzisiaj, dowiadujemy się o tym innym cierpieniu, jakie na niego spadło. Cierpieniu trwałym. Może to była choroba, niektórzy uważają, i nie uważają, że była to jakaś osoba, która była prześladowcą, krytykiem Pawła i dolewała oliwy do tego cierpienia, troski Pawła o zbory, o zbór w Koryncie. To do końca nie jest najistotniejsze. Istotna jest perspektywa, której uczy nas Paweł. Wersety 7, 8 i 9. 12 rozdział 2 Koryntian. Wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Paul Washer bardzo często powtarza: Słabość nigdy nie jest problemem dla Boga. Siła jest. Kiedy my czujemy się silni, kiedy my myślimy: Ja ogarniam to. Ja jestem w tym dobry. Ja się nadaję, nawet w kościele. Chyba jestem jednym z lepszych. Mało kto służy tak jak ja, mało kto się poświęca tak jak ja. Ale moc Boża objawia się w słabościach i potrzebujemy doświadczenia cierpienia, bólu, aby nie popadać w samozachwyt aby to sprowadziło nas na kolana, aby pamiętać, że my musimy patrzeć na Niego, aby znajdować siłę i moc do właściwego życia, życia, które jest w stanie przynosić Mu chwałę, a w efekcie przynoszenia Mu chwały jest w stanie nam przynieść trwałe szczęście. Jakąż ironią jest to wydarzenie, które się właśnie skończyło wczoraj w Warszawie, Polska pełna chwały. Chwały, która nie miała nic wspólnego z prawdziwym Bogiem. Nie wiem, co ci ludzie by powiedzieli do apostoła Pawła w tym, co on opisuje w Koryntian 12 rozdziale. Dla tych, którzy nie są świadomi, przez dwa czy trzy dni odbywała się konferencja z udziałem Benego China, Obietnic szczęścia, dobrobytu. Że człowieka, który ma wiarę i jeszcze najlepiej, jak wyśle pieniądze do Benego China, wtedy już szczególnie może być pewien, że Bóg zacznie mu błogosławić wszystkim, co dobre. Więc przez te trzy dni odbywała się konferencja szarlatanów, zwodzicieli, kłamców, wilków, którzy przychodzą pożerać owce. W jakimś kontraście stoi to do tego, czego uczy nas Słowo Boże. Pokory, której uczymy się między innymi przez ból i cierpienie. Po drugie, Upodobnia nas do Chrystusa w świętości. W 1 Piotra liście napisanym do cierpiących chrześci Jan Paweł wzywa. 1 Piotra 1, 15-16. Bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest wezwanie dla każdego z nas. To jest wezwanie, którego Paweł nie boi się napisać do ludzi, którzy potrzebują zachęty, bo cierpią. Wydaje mi się, że nikt z nas naturalnie nie traktuje świętości tak poważnie, jak traktuje ją Bóg. My, my mamy jakieś wyobrażenie, wizję tego, jak świętość mogłaby wyglądać w naszym życiu, w naszym stosunku do naszej żony, naszych dzieci, do naszej pracy, do Kościoła. Mam jakieś wyobrażenie, ale powiedzmy sobie szczerze i otwarcie: bardzo rzadko, prawdopodobnie nigdy, nasze wyobrażenie o naszej świętości. Nie odpowiada Bożym standardom świętości, które oczekuje od nas. My bardzo często zaniżamy poprzeczkę. Bóg jednak jest bardzo zdeterminowany, aby czynić nas świętymi, a jednym z narzędzi w Jego warsztacie, by to osiągać są przeciwności. Ten sam list ten sam list kilka wersetów wcześniej. 1 Piotra, pierwszy rozdział wersety 6, 7 pisze do cierpiących ludzi, Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, a żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Oto Boża perspektywa na ból i cierpienie. To znaczy, że przeciwności w zamyśle Bożym, z powodu nie tego, że ze względu na naszą godność i godność naszej ludzkiej wolności usunął się na bok, ale właśnie z powodu jego absolutnej opatrzności nad wszelkimi okolicznościami, także i nad przeciwnościami, te rzeczy w jego zamyśle mogą pełnić rolę oczyszczającą, uszlachetniającą naszą wiarę. Jak ogień, złoto, pisze Piotr, jak dłuto ciosające kamień, aby z kamienia powstał piękny posąg. To właśnie ze względu na Jego absolutną opatrzność. On może z tych rzeczy robić coś dobrego i kształtować w nas podobieństwo Chrystusowe, podobieństwo do Jego świętości. Rzymian 5, rozdział wersety 3 do 5. Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. Zobaczcie na ten łańcuch błogosławieństw który ma miejsce z powodu Bożego, suwerennego, opacznego, mądrego, miłującego, łaskawego zaangażowania w życie Jego ludzi, on jest w stanie stworzyć tutaj łańcuch błogosławieństw, nawet w wyniku cierpienia i trudów. Przez nie ucisk ku cierpliwości, ku doświadczeniu, ku nadziei. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Kiedy życie boli, to nie dlatego, że Bóg się mści na nas, nie dlatego, że jest zły na nas. I mówimy na nas, mówimy o Bożych dzieciach, mówimy o tych, którzy są w Chrystusie, dla których nie ma już żadnego potępienia. O tych mówimy. A tym bardziej nie dlatego, że się usunął na bok i złożył suwerenność w nasze ręce, ale raczej dlatego, że Bóg prowadzi nas do celu. Jest szoferem naszego życia, który ma wyznaczoną drogę, a na końcu tej drogi jest nasze podobieństwo do Chrystusa. W Rzymian 5 rozdziale ten fragment, który czytaliśmy, Paweł wymienia pośród tych niektórych rzeczy, jakie generuje ucisk w życiu Bożych ludzi, jedną z nich jest nadzieja. Więc po trzecie, upodabnia nas do Chrystusa w pokorze, w świętości i w nadziei. I w nadziei. Cierpienie jest jednym z czynników, jakich używa Bóg, aby wzbudzać w nas wzrost w nadziei. Hebrajczyków 10 rozdział, 23 werset. W kontekście Paweł mówi o tym, że skoro została otwarta dla nas droga nowa i żywa przez ciało i krew Chrystusa, Jedną z rzeczy, która powinna z tego wynikać, pisze Paweł w 23. wersecie Hebrajczyków 10, to jest trzymanie się niewzruszonej nadziei. To jest to, co powinno wynikać z tego. Powinniśmy trzymać się niewzruszonej nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę. Więc jedną z rzeczy, która ma charakteryzować Bożych ludzi, tych, którzy zostali wszczepieni w Chrystusa, bo upamiętali się ze swoich grzechów i zawierzyli i zaufali Chrystusowi. Ma być nadzieja, nadzieja ma ich charakteryzować, że nie żyją dla tego świata, nie żyją dla tego, co jest tu i teraz, ale żyją dla domu Bożego, który jest w wieczności. Żyją z perspektywą wieczności, perspektywą gromadzenia skarbów, które są wieczne, niebiańskie. Hebrajczyków 12 rozdział, ten sam list, wersety 1 do 2, gdzie Paweł pisze o tym, żebyśmy biegli wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, uwaga, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż. Nadzieja była tym, co Chrystusa będącego w ciele motywowało do wytrwałości w drodze krzyża, którą Bóg postawił przed nim. Ponieważ patrzyły Jego oczy ponad to. Nie widziały jedynie tego, co chwilowe, co doczesne, ale widziały to, co wieczne. Więc z powodu przygotowanej mu radości był gotów wycierpieć krzyż, nie zważając na hańbę. I jaki był koniec? Mówi autor. I zasiadł po prawicy tronu Bożego. I zasiadł po prawicy tronu Bożego, bo wierny jest ten, który dał obietnicę, i on tego dokona. Dokonał tego w życiu Jezusa, dokona tego w życiu Twoim i moim. To znaczy, że definiuje i motywuje nas wieczność. Nie wygoda, nie komfort i nie uciecha z życia teraz, tu i teraz. Uciecha z tego, co ulotne, co tymczasowe, co przemijające, co jest chlebem, który i tak nie syci, co jest wodą, która i tak nie gasi pragnienia. Tylko jest problem. Jest problem, bo nie jest nam łatwo trzymać się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. Nie jest nam łatwo żyć z perspektywą wieczności, kiedy jest nam łatwo i komfortowo tutaj i teraz, dzisiaj. Jednym z największych przekleństw dla kościoła jest dobrobyt. Jest wygoda. Łatwo przywiązujemy się do tego świata i jego wygód, jakby to był nasz ostateczny dom. Dobrze nam tutaj. Dobrze nam tutaj, kiedy nasze najgorsze trudy w tym życiu to brak parkingu w Warszawie, długiej kolejki w Biedronce, padający deszcz, kiedy spodziewaliśmy się słońca, albo katar i przeziębienie. Wtedy niewiele jest tęsknoty za domem. I niewiele wtedy jest tęsknoty za tym, co wieczne, co trwałe. Tutaj przecież czujemy się całkiem jak w domu. Całkiem nam fajnie tutaj. Układamy sobie życie, budujemy sobie swoje królestwo i z radością życzymy sobie i innym 100 lat. Jakby długie życie na tym świecie miało być najlepszą rzeczą, jaka może człowieka spotkać. Jak nasza teologia przekłada się na praktyczne nasze życie i postrzeganie rzeczywistości? No więc kiedy Pan dopuszcza większe albo trwałe cierpienie do naszego życia, to wtedy jest nam łatwiej świętować prawdę, chociażby tę ukazaną w Drugim Koryntian 4, wersety 16 do 18, gdzie Paweł pisze: nie upadamy na duchu. Bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wieku i z tej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Ja widzę w swoim sercu tendencję, Patrzeć na to, co widzialne i co doczesne, bardziej niż na to, co niewidzialne i wieczne, szczególnie wtedy, kiedy jest mi dobrze i komfortowo. A z drugiej strony o wiele łatwiej nam poczuć tęsknotę za tym, co Bóg przygotowuje dla, dla nas wieczności, wieczności przygotowuje dla tych, którzy są Jego, z powodu Chrystusa, na podstawie tego, czego dokonał Chrystus, co Chrystus uczynił możliwym. Wtedy nagle człowiek rozumie i tęskni, Boże, jak ja czekam na ten czas, kiedy tych rzeczy już nie będzie. Wtedy ta obietnica staje się realna, ona staje się piękna, ona staje się rzeczywista, nie jest jedynie teorią zapisaną tuszem na kartkach naszych Biblii. Słowa objawienia 21, wersety 3 do 5 nagle zaczynałem rezonować z Twoim sercem. I usłyszałem donośny głos stronu mówiący oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie, nie będzie smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, bowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko czynię nowym, i mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Jest jeszcze kilka innych rzeczy, o których moglibyśmy sobie powiedzieć. W Biblia uczy nas na temat tego, co Bóg czyni w cierpieniu, jak Jego opatrzność, Jego absolutna suwerenność czyni dobre rzeczy, nawet z bólu i cierpienia. Ale jedną z nich na pewno jest to, że zmienia nas, że zmienia nas, czyniąc nas podobnymi do Jezusa. Cierpienie jest okazją, żeby wzrastać choćby w pokorze, świętości i nadziei. Cierpienie staje się okazją do tego, żebyś uczył się. Jak w jeszcze większe, głębsze sposoby kochać Twoją żonę, jak rozmawiać z Twoimi dziećmi o chorobie, o śmierci, o tragedii, w sposób, który oddaje Bogu chwałę, jak być wrażliwszym i cieplejszym na cierpienie i problemy innych ludzi, bo Bóg Twój jest Bogiem wszelkiej pociechy, by pocieszać Ciebie we wszelkim Twoim utrapieniu, także i po to, żebyś i Ty potem tym samą pociechom mógł pocieszać innych. I tak jak cierpienie i ból w świecie zazwyczaj zatwardza ludzi, czyni ich skamieniałymi, zimnymi, na starość zgorzkniałymi. To z powodu Bożej łaski w życiu tych, którzy są Jego, jest odwrotnie. Uwrażliwia ich. Z powodu niezawisłej Bożej suwerenności i absolutnej opatrzności możemy mieć pewność, że nawet to, co najgorsze, co najbrzydsze, co najokrutniejsze. Nie zostanie spisane na straty. Z powodu niezawisłej Bożej Opatrzności i absolutnej suwerenności możemy mieć pewność, że nic, co spotyka nas w życiu, nie jest bez sensu. Nie jest bez sensu. Nie jest efektem ślepego losu. Nie jest efektem tego, że Bóg odniósł porażkę z diabłem w tym momencie. Nie jest efektem tego, że Bóg przestał mnie kochać na chwilę. Wręcz odwrotnie. wpisuje się w Jego zamysł, podlega Jego mocy, mądrości miłości, aby nawet z tego, co najgorsze, co najbrzydsze, co najokrutniejsze, czynić coś pięknego. To znaczy, że z powodu tego, kim jest Bóg, nie ma bezsensownego cierpienia. Za każdej ciemnej chmury możemy mieć pewność, że spogląda uśmiechająca się, miłująca twarz Ojca, a najwyraźniej oczywiście widzimy to nigdzie indziej, jak w ukrzyżowaniu Jego Syna. W ukrzyżowaniu Jego Syna. Będziemy za chwilę śpiewać. Głęboka miłość Ojca jest. Ja o moim dziecku wiedziałem przez dwa i pół tygodnia, trzy tygodnie. I moje serce już się przywiązało do Niego w niesamowity sposób. Mojego syna mam 7 lat i moje serce przywiązane do niego jest jeszcze bardziej i ból związany z jego stratą byłby niewyobrażalnie większy. Ale pomyślmy, że to jest wciąż niczym, niczym w porównaniu do przywiązania, jakie ojciec i syn znają z powodu swojej wiecznej, doskonałej więzi miłości, która jest w żaden sposób nieskalana grzechem. My nawet nigdy nie będziemy w stanie sięgnąć swoim wyobrażeniem tego, co to oznaczało dla Ojca oddać swego Syna dla nas, za nas. A jednak On na krzyżu zawołał, Boże mój, Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił, abyśmy my, którzy należymy do Niego, w Chrystusie przez Chrystusa, już nigdy nie musieli wołać w ten sposób. Gwoździe, które zadały ból i oszpeciły ciało Chrystusa, jednocześnie uczyniły jego ciało pięknym, błogosławionym, godnym wiecznej chwały. Objawienie, piąty rozdział, wersety 9 do 12, to będzie nasz ostatni fragment. Poczekamy, aż uda się wyciszyć telefon. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokół tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głośnym głosem donośnym. Godzien jest ten baranek zabity, wziąć moc, i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Zbezczeszczone krzyżem, gwoździami. W obrzydliwym, okrutnym akcie zamordowania Chrystusa, jego ciało w wieczności będzie stanowiło wieczne świadectwo tego, że Bóg zamienia to co brzydkie, co okrutne na rzeczy piękne i chwalebne. I w wieczności będziemy znali króla królów jako na wieki baranka, który został zabity. Jeżeli nie należysz do Jezusa, jeżeli nie jesteś Bożym dzieckiem, Twoje grzechy nie są przebaczone i będziesz musiał sam ponieść karę za Twoje grzechy. Niech cierpienie, niech cierpienie i ból obecne w Twoim życiu albo w życiu innych ludzi, proszę, niech zwrócą Twoją uwagę na Boga. C.S. Lewis ujął to bardzo twoje trafnie. Powiedział tak: Bóg szepcze do nas przez przyjemności, mówi do nas przez sumienie i krzyczy do nas przez ból. Ból jest bożym megafonem, aby obudzić głuchy świat. Obudź się, jeżeli jesteś tym, który śpi. Obudź się, niech zajaśnieje ci Chrystus. Niech cierpienie będzie megafonem tego, że jest coś więcej że Bóg odwraca skażenie, które zeszło na świat. Robi to w swojej absolutnej suwerenności i dobrej opatrzności dla tych, którzy są Jego. Po to Jego syn został oddany. Aby Twoje grzechy były przebaczone, aby dla Ciebie nie było już żadnego potępienia z powodu tego, kim jest Chrystus dla Ciebie. Abyś zobaczył, że jest inny Król i że jest inne królestwo, do którego możesz należeć, żeby znać Boga, wielbić Go i cieszyć się Bogiem na wieki. Zaśpiewajmy głęboka miłość. Ojca jest.